Odbieranie poczty jest zjawiskiem samoistnym. Nowa wiadomość pojawi się w skrzynce chwilę po wysłaniu jej przez nadawcę, a aplikacja oznaczy ją stosownym pogrubieniem. Uwaga! Czasem ważne wiadomości mogą przypadkowo trafić do folderu spam. Aby stworzyć nową wiadomość, klikamy przycisk Utwórz, a następnie w kolejnych polach dopisujemy adres e-mail odbiorcy, temat wiadomości oraz jej treść. Programy i usługi pocztowe umożliwiają dodatkowe zabarwienie zawartości korespondencji poprzez wstawienie do treści zdjęć, a także formatowanie tekstu w trybie zbliżonym do popularnych edytorów tekstu. Ważną opcją jest również przesyłanie załączników oferowane przez niemal wszystkie usługi tego typu. Gotowy e-mail wysyłamy do nadawcy. Historię naszej korespondencji wychodzącej możemy sprawdzić w folderze Wysłane. Pamiętaj, że wysyłanie e-maili w sieci nie różni się zbytnio od tradycyjnej korespondencji, a użytkowników obowiązują normy kultury osobistej, tak zwana netykieta.